Byłam, moi drodzy, w Społem na chwilę, ale powiem Wam, że wzięłam takie dwie wody jurajskie, jedną lekko gazowaną, drugą niegazowaną. Wzięłam sobie pieprz czarny ziarnisty, bo mam młynek i trzeba będzie dosypać. Wzięłam masło oczywiście, bo tu brudne gary. Muszę ten rozładować zmywarkę i wstawić na nowo. Ale widzicie, ja to tak mówię, u mnie to jest po prostu ciesy, tak myślałam i rozmawiałam do siebie oczywiście, że u mnie to jest po prostu wszystko na spontanie. Także wzięłam masło, wzięłam cytrynę, dwie, bo wiecie co, chciałabym sobie zrobić w termomiksie ten napój, co Wam pokazywałam. On jest właśnie z imbirem, z cytrynami, nie pamiętam co jeszcze, woda. Coś tam jeszcze do niego jest, bo naprawdę nie czuję się jakoś super. No i jeszcze tutaj chyba mam tylko ogóreczki. Ktoś mi pisał w ogóle, raz Wam też pokazywałam się te ogórki. Ktoś mi pisał właśnie, gdzie to jest ten harsznica, że to jest chyba województwo małopolskie, z tego co kojarzę. Także wzięłam jeszcze to i byłam jeszcze w Rossmanie. I jeżeli chodzi o Rossmana, to oczywiście wzięłam Kici te saszetki, bo jakaś promocja była 8,99, a tutaj ich jest 12. Tak, także wzięłam je, bo ona, moja Kicia bardzo głodna zawsze. Wzięłam, wiecie co, z tej folii, żeby tak Wam nie szaleścić. Wzięłam sobie te mydełka i Sanony, chyba są po złoty 99, dwa sobie wzięłam. Jak macie w ogóle jakieś mydła do polecenia, które po prostu się nie rozdziabdziują, bo powiem Wam, że mam na przykład w łazience jedno mydło przy tam prysznicu, drugie przy umywalce i powiem Wam, że te mydła są po prostu tragiczne, to się tak wszystko szybko w ogóle i tak się robi miękkie, rozdziabdziuje się, że to jest jakaś masakra. Wzięłam te z Isany, teraz, bo tamte miałam chyba, kupowałam z Luxi. Zobaczymy te właśnie, bo te też kupowałam, ale nie mogę sobie przyuważyć, wiecie co, żeby były, żeby sprawdzić, jak ich ta konsystencja. Także wzięłam te, będę sobie testować. Wzięłam, słuchajcie, taki szampon, bo ostatnio się widziałam ze znajomą, miała fajne włosy. No i tak poleciła mi taki przeciw żółtym i miedzianym odcieniom, taki szampon z L'Oreala Elsev. Powiem Wam, że jestem w ogóle fanką szamponów L'Oreal. Powiem Wam, że w którymś vlogu pokazywałam Wam, że kupiłam w Biedronce chyba Fructis te szampony. No powiem Wam, dla moich włosów są beznadziejne, nie mogę umyć w ogóle tym włosów, więc sobie wzięłam taki, a ponieważ L'Oreal zawsze lubię te szampony, dobrze mi się nimi myje, to właśnie z chęcią taki wzięłam. Chciałam, żeby tu wyostrzyło włosy ciemne z, czekajcie, włosy ciemne z pasymkami blond i siwe. O, tak tu jest napisane, neutralizuje żółte i pomarańczowe tony. I tutaj mamy, on jest mniejszy ten szampon, 200 ml. Ale wzięłam taki, zobaczymy. Wzięłam sobie również z polecenia właśnie znajomej do włosów też olej z czarnuszki. Taki, tu jakieś filtry. Malachit, zdrowe, mocne, silne włosy. Odżywianie, regeneracja, nawilżenie, butelka 20 ml. Także zobaczymy. Na końcówki mówiła, żeby sobie to brać i na przykład przed prostowaniem włosów. Tak wygląda buteleczka, nie wiem czy... O, ostrość mamy. Zobaczymy, będę sobie to testować. I jeszcze jedną rzeczą, ostatnią, jakieś tam wiecie, przyszło mi powiadomienia o tych makijażowych promocjach. Mówię, a dobra, mówię, podkład, to zawsze zużyję. Nie miałam co prawda możliwości przetestowania sobie tutaj koloru, bo był jeszcze 02 jakiś nude i ten beige 03 i to jest w ogóle firma Kashmir. Powiem Wam, że ja chyba nigdy nie miałam z tej firmy żadnego fluidu. To jest fluid baza wygładzająca, kryjąca. Także zobaczymy i tutaj jest z olejem z migdałów UVA-UVB. Także zobaczymy. Pojemność jest 30 ml. Także będę testować, zobaczymy. Jeszcze tam jakieś mam podkłady, także muszę sobie powykańczać, ale to już naprawdę
takie, wiecie, resztkówki na dnie, więc powykańczam i będę sobie ten stosować. Zobaczymy, co to za cudo. Nigdy nie miałam, kosztował. I wiecie co? Czekajcie, wezmę paragon. Nie, jednak myślałam, że mam w siatce paragonu, muszę go mieć w portfelu, także już nie będę szukać teraz. Tak szybciutko Wam powiem, mi się wydaje, że on kosztował 23,99. Ten szampon koło 12, te mydełka po złoty 99 i to chyba 4,99, coś takiego. Także takie fajne, niedrogie zakupki. A, no i te saszetki 8,99 dla Kici. Także takie zakupy dzisiejsze. No i słuchajcie, nie byłabym sobą, jakbym Wam nie zaktualizowała mojej listy ostatnio gotowanych potraw. Ostatnio gotowane. Także uwaga, aktualizacja dla Was. I tak, wczoraj robiłam mojito. Jedyne co, to nie miałam kostek lodu. Okazało się, że były tylko dwie. Potrzeba było ich dużo, dużo więcej. Nie dałam sobie mrożone maliny w zastępstwie. No wiadomo, że to już inaczej wyglądało i tak dalej, ale w smaku było dobre. Jedyne co, zmniejszyłabym ilość rumu, bo w przepisie jest 60, a mi się nawet przelało, 65 miałam. Powiem Wam, że to był mocny drink. Ja bym sobie na przyszłość, jakbym robiła, zrobiłabym po prostu z 40. Tutaj jak widzicie pizza była powtarzana wczoraj, tylko że robiłam o, ciasto na pizzę, sobie wyszukałam, zrobiłam sobie sama. I później tutaj sobie tylko korzystałam, tam wiecie, chciałam sobie podejrzeć, jak tam to wykonać, czy tam ser zmienić, ile czasu i tak dalej. Także zmieniłam właśnie ser na podstawie tego żółty i mozzarella i jeszcze robiłam na podstawie tego sos taki pomidorowy właśnie. No bo tak jak mówię, ciasto zrobiłam sama, potrzebowałam właśnie dodatków, no i położyłam po prostu szynkę, miałam jeszcze z 3 pieczarki, czerwoną paprykę, więc taka wczoraj była pizza, dzisiaj została już skończona, pochłonięta. Jak widzicie, jest tutaj też tiramisu, obecnie mam go jeszcze w lodówce, zrobiłam, bardzo dobre. Co prawda jest to przepis bez alkoholu, ja zawsze jak robiłam tiramisu, to dodawałam troszeczkę amaretto do kawy, w której moczyłam biszkopty. Tutaj powiem Wam, o dziwo, nie ma tego alkoholu. Co prawda widzę, że na platformie jest jeszcze, są jeszcze przepisy na tiramisu, więc zobaczę, może w tych następnych jest. Ale powiem Wam, że i tak jakoś dziwnie, bo tak smakowało, jakby tam alkohol był. A to powiem Wam, że mega dziwne, bo nie było. Także takie tiramisu my bardzo lubimy. I syn stwierdził właśnie, że po włosku żeśmy polecieli, bo i pizza, i tiramisu włoskie. Tak, tutaj też sobie sprawdzałam właśnie przepis. Aha, chciałabym ugotować, tu widzicie jeszcze nieugotowane, ale dzisiaj może będę gotowała zupa z czerwoną soczewicą. Mąż to tam, wiecie, nie wiem, czy on to tam zje, ale ja z synem pytałam się, syn mówi, że zje, więc po prostu zrobię, bo mam czerwoną soczewicę i chciałabym ją wykorzystać. A tutaj składniki są dość proste, cebula, jakaś tam marewka, kawałek selera, pietruszki, także zrobię. Tu jeszcze robiłam taką pastę z kurczaka z jajkiem i korniszonem. To jest fajne, jak na przykład dusicie sobie kurczaka, czy tam do obiadu, czy coś i Wam na przykład zostanie. I znowu telefon. Telefon za telefonem, nie mogę nagrać. Dobra, i słuchajcie, tą pastę właśnie jak Wam zostanie, to też powiem Wam, że całkiem smaczna. Fajna jest, jak się przegryzie, ale bardzo mi smakuje na przykład z chlebem, z pomidorkiem takim. Witam śmietanę, słuchajcie, robiłam, bo robiłam też klasyczny jabłecznik, wyszedł bardzo dobry. Powiem Wam, cała blacha, nie wiem, kiedy to zniknęło. No i mąż mówi, że przydałaby się właśnie do tego jabłecznika lody, lubi ta śmietana, no to przecież moment, chwila i wlałam śmietanę i mieliśmy bitą. Puder z grzybów też sobie wykorzystałam, bo w którymś przepisie, o właśnie w tej karkówce z cebulą, był właśnie puder z grzybów, że tam dajcie na przykład łyżeczkę, tak? Czyli, ale to jest bardzo proste, wrzucacie grzybę, mielicie i macie ten puder. Z grzybów on był potrzebny do sosiku. Także sobie go zrobiłam. Zrobiłam tą karkówkę z cebulą, no była z ziemniakami. Bardzo dobre, robiłam te kotleciki w sosie, one są ze schabem, z piersią. Placki ziemniacze, no oczywiście musiałam. Tych kotletów jeszcze nie robiłam, ruskie i pożarskie mam w planie. Bułkę tartą sobie zrobiłam. Te rogaliki z marmoladą, kiedyś Wam mówiłam, też zrobiłam.
makaron, no i tu żeście już chyba widzieli, tak. No, także zrobiłam taką aktualizację i słuchajcie, ponieważ ja widzę, że tak za dużo osób tych przepisów moich nie ogląda, to mam takie po prostu do Was jakby pytanie. Znaczy ja Wam po prostu taką będę aktualizację robić, tak tylko wiecie, z ciekawości, co tam po prostu gotuję, to dla tych osób na przykład, co nie mają, to taka po prostu nawet informacja i w celu na przykład co zrobić na obiad, tak? Że możecie się po prostu tutaj czymś zainspirować i sobie zrobić, niekoniecznie wiadomo, z Thermomixem. No i te osoby, co by chciały ewentualnie któryś tam przepis, żeby wykonać. Wiem, że jedna osoba pisała mi o drożdżówkach, ale to jeszcze chwila. Powiem Wam, że ja to nigdy nie robiłam ciasta drożdżowego. Chyba tak sama, nie wiem, kurczę, nie kojarzę, albo bardzo, bardzo dawno temu. Jest trochę tak, mam obawy co do tego. No pewnie z Thermomixem to będzie super, także na pewno wykonam albo ciasto drożdżowe, albo te drożdżówki. Także na pewno będzie, ale jeszcze nie teraz. No i w ogóle, jeżeli byście chcieli jakiś przepis, żebym wykonała, nagrała, to mi oczywiście piszcie, a jak nie, ja po prostu Wam na razie będę tylko pokazywać, co tam robię, jako taka wzmianka i inspiracja dla Was na przykład do gotowania. Dobra, kochani, to ja tak, teraz muszę rozładować zmywarkę, posprzątać trochę w kuchni i będę chyba właśnie robiła tą zupę z czerwoną soczewicą dzisiaj i chyba tyle. Na dzisiaj poprzestanę. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Będzie taki vlog łączony. Wczoraj Wam mówiłam o leggingsach, które kupiłam z Pepco. Dzisiaj rano, czyli dzisiaj mamy co? Piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj Wam mówiłam właśnie o tych... wczoraj Wam mówiłam o tych leggingsach. Dzisiaj je przymierzyłam. Widzę, że mi głowę ucina. Cunę się trochę. I wiecie co, bardzo fajne są, takie milutkie, ciepłe w środku, bardzo przyjemne, ale niestety mają dziurkę tutaj z boku, wiecie, jakby maszyna nie załapała szwu, jest taka po prostu dziureczka, także nie to, że ja to zrobiłam tą dziurkę, tylko po prostu chciałam nałożyć i już wyczułam, że jest po prostu ta dziurka, także muszę lecieć do Pepco. Wymienię sobie te leginsy, bo bardzo fajne i ta L-ka, powiem Wam, jak ja mam 1,50 m, to nie jest za długa w ogóle, a naprawdę są super i cieplutkie i miłe, także będą fajne do latania za 20 zł, no to uważam, że rewelacja, zobaczymy ile tylko wytrzymają czasu, żeby się właśnie nie przetarły i nie zmychaciły szybko, także będę testować. Jeżeli chodzi o koszulkę, koszulka fajna, ona jest jedynie z takiego bardziej elastycznego materiału, że taki Wam bardziej przylega do ciała, więc jak macie te wałeczki takie z tyłu, to będzie to widać, ale ogólnie koszulka fajna i ten rozmiar L, co wzięłam, może być. Większa to już chyba nie, bo tutaj by było w ramionach źle. Także ta akurat jest idealna, tylko zawiodłam się troszkę na kolorze, no bo ja jednak mam dresy wszystkie, wiecie, getry czarne, a tutaj jednak ten kolor jest inny, no ale no mam tą spódniczkę taką na lato granatową też z Pepco w te białe paseczki, akurat patrzę na niebo, wisi na suszarce, wyprałam, także do tej spódniczki może być ewentualnie. No ewentualnie tylko czarnego też się założy, czy tam do tych jeansów jakichś jasnych, no coś tam może pomyślę, zobaczę nad nią. Albo wymienię, no bo nie wiem, teraz powiem Wam, że się zastanawiam. Bo chciałam naprawdę czarny, wiecie, ja po prostu uwielbiam czarne rzeczy, zresztą widzicie mnie często w tych czarnych rzeczach. I no dziwnie to po prostu dla mnie wygląda czarny. Nie lubię tak chodzić ubrana, czarny to czarny, a nie czarny i granatowy, bez sensu. No także nie wiem, będę może w tym Pepco, może Wam wezmę, oddam, a po prostu zobaczę, może są czarne, może gdzieś tam mi coś się wydawało, ale wszystkie były, wiecie, koło siebie i raczej one chyba wszystkie granatowe. No jeszcze zerknę, może mi się coś tam pomyliło, ale nawet w gazecie było napisane, że jest kolor szary i kolor czarny, no to powinien być czarny, a nie granatowy, także zobaczę, może faktycznie oddam, lepiej może by było na szarm wymienić, no nie wiem, dobra, pomyślę, nie będę Was na razie tutaj zamęczać, czy tam
zagadywać o tym moim, bo sama nawet nie wiem. Ja tutaj siedzę, kiedyś mi pisałyście, bo tak robiłam filmik właśnie przy laptopie, pisałyście mi, że centrum dowodzenia, no rzeczywiście jest to takie centrum dowodzenia, bo tutaj właśnie sobie zawsze siadam w dużym pokoju, tutaj mam laptopa i sobie tutaj obrabiam właśnie filmy, pliki. Powiem Wam, że jeszcze się nie zdążyłam umalować dzisiaj. Na razie się, wiecie, wymyłam, buzię wymyłam, nakremowałam i teraz będę się malować. I nie wiem, czy ten test podkładu dzisiaj, może nie, nie mam chyba chęci na ten test. Powiem Wam, że mam katar i taka jestem właśnie, mówiłam Wam, niewyraźna. Tutaj mam kaweczkę, oczywiście w kubku z Pepko, w filiżance z Pepko. Kaweczkę sobie zrobiłam, bo już tak zaczęłam troszkę pić, ale nie piję tak, wiecie, po dwie codziennie nie piję kawy, tak piłam. Robię sobie w ogóle taką bardzo delikatną. Tutaj mam espresso, takie bardzo, bardzo łagodne i piankę mleczną. Także takie i bardzo mi smakuje, bo jest fajne, takie delikatne, a jednak wiecie, rano można się napić coś fajnego. No, bardzo fajne, takie delikatne. Wczoraj sobie zrobiłam, ale było jakieś mocniejsze i nie smakowała mi ta kawa za mocno. Trochę się jeszcze jednak odzwyczaja od tej kawy. Także to i ja się zabieram teraz za montaż filmiku, bo wczoraj jeszcze byłam w... Wczoraj byłam jeszcze w... Tylko Wy zobaczycie chyba tą Agatę najpierw, tak, bo byłam w Agacie. Tak wjechałam zobaczyć, co tam ciekawego i tam dla Was nagrałam parę właśnie urywek. To puszczę ten filmik najpierw, a chyba później będziecie mieli tego. Tak mi się wydaje, w sobotę. Czy też w niedzielę. Dobra, kochani, to ja zmykam. Będę sobie tutaj montowała teraz. I chciałam się właśnie do Was odezwać, no bo rano przymierzyłam te leginsy i chciałam dać Wam znać. No. No to na razie, do zobaczenia. Słuchajcie, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Bardzo Wam chciałam podziękować za fajny odzew na ten filmik, co Wam dziękowałam za właśnie komentarze. Mówiłam, że mam fajną bardzo grupę widzów na kanale i przy tym filmiku było fajnie dużo komentarzy, więcej osób się po prostu odezwało i bardzo Wam za to dziękuję. Naprawdę mi jest bardzo, bardzo miło, bo tak jak mówię, Wy mnie widzicie, ja tam nie wiem, kto ogląda i ten, czy nawet imię i jakiś komentarz pod filmem, nawet buźka czy coś, tak, to ja wiem, ile tych osób, ja później Was kojarzę, ja Was pamiętam, także bardzo, bardzo Wam dziękuję, jest mi naprawdę bardzo miło. I wiecie co, ja Wam mówiłam, że w sierpniu będzie takie rozdanko ukryte, to jest tylko dla tych osób, które wychwycą, właśnie, które wychwycą sobie we vlogu i mówiłam, że będzie w sierpniu, ale już jest wrzesień, nie zdążyłam, także robię to we wrześniu, takie małe rozdanie. I słuchajcie, byłam w Lidlu, zobaczcie, kupiłam taki fajny, wiecie co, ja o nim sama myślałam, żeby sobie dla siebie kupić. No i tak się zastanawiałam, ale mówię, dobra, nie kupiłam dla siebie, kupiłam po prostu dla Was, ja sobie najwyżej kiedyś indziej kupię. Jak pamiętacie, kupiłam sobie peeling z ziaj, taki jeszcze go mam, z taką jakby perła, z masą perłową, coś tak, z muszlami, o, z muszlami świętego Jakuba. Przepiękny zapach, powiem Wam, że jak się wytrzecie w ręcznik, to Wam jeszcze zostaje, słuchajcie, długo, długo zapach na tym ręczniku. I tak, byłam w Lidlu właśnie i zobaczyłam, że jest, mówię, to wezmę. I to jest Fit Mango z ziajki, 90% składników pochodzenia naturalnego, vegan, gruboziarnisty peeling do ciała, glicerynowy. No i co tutaj? O aktywności, substancji o aktywności antycelulitowej, ujędrniające kofeina, figa, masło, lipę, glikoza, minoglikany, krzem i kwas alginowy. Także peelinguje, wygładza na skórek, na tłuszcza, zmiękcza, uelastycznia, pozostawia skórę zadbaną i pachnącą, sprawdza się w domowej aplikacji spa. To jest 300 ml, także stwierdziłam, wiecie co, że po prostu Wam go podaruję. Tutaj jest taki fajny napis, nie wiem, czy oczywiście wyostrzy. O, i taki fajny z mango. Ja już powiem Wam się, długo kręcę koło niego i tak mi się w ogóle podoba to opakowanie. No tutaj jest, jakby tak odkręcałam w sklepie, żeby po prostu sprawdzić, ale tutaj widzicie, jest fajnie zamknięty, także zapachy nie czuć pozamykane. Szczelnie, także wyślę
komuś z Was, jeżeli oczywiście napiszecie mi w komentarzu. Chodzi o to, żeby napisać, czy lubicie peelingi, czy nie lubicie. Chodzi tylko, żeby było, wiecie, w odpowiedzi hasło peeling. Jak będzie takie hasło peeling, to będę wiedziała, że mam brać Was pod uwagę. I to chodzi nie takie hasło, żeby po prostu będzie napisane coś tam mi peeling, tylko chodzi o to, żebyście napisali w zdaniu, czy lubicie właśnie peelingi, czy nie lubicie. I jak już się tam pojawi takie to słowo właśnie w tym zdaniu, to ja już, tak jak mówię, będę wiedziała, że mam brać Was pod uwagę. No i dzisiaj jest 24. Zróbmy to może, bo filmik się pewnie pojawi 25. 24 będzie ten przegląd, 25 może będzie ten vlog właśnie. To może 25, 26, no to zróbmy, że będzie po prostu aktualne. Oczywiście jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest rozdanie takie ukryte dla moich subskrybentów, dla osób, które wychwycam. Wysyłam na terenie Polski paczki, mówię, koleżanki YouTube'owe też mogą brać udział, tylko tak jak mówię, wysyłam na terenie Polski tylko, ponieważ wartość przesyłki przekroczy wartość tego peelingu, także to się mija z celem. I no oczywiście trzeba być subskrybentem kanału, także to jest właśnie dla tych osób, które wychwycą. To jest takie moje podziękowanie malutkie dla Was. I może jeszcze we wrześniu to już pewnie nie zdążę, ale oczywiście tam w następnych kolejnych miesiącach myślę, że coś tam jeszcze wymyślę dla Was. I co? Aha, i miałam tą datę ustalić. Ustalmy, że do 1 października. Do 1 października będzie takie rozdanie, czyli do 1 października możecie pisać mi pod filmem i 1 października sobie zobaczę, znaczy do 1, czyli ostatnim dniem będzie 30 września, a ja sobie 1 zobaczę, popatrzę na osoby, które właśnie wychwyciły i jednej osobie wyślę właśnie ten peeling. Oczywiście trzeba będzie podać na e-maila lub na Instagramie swój adres i ja wyślę do tej osoby. Może być i chłopak, może być i dziewczyna, jak tam chcecie. No, nagadałam się. Dobra, kochani. Bardzo mi ten peeling z dzisiaj Wam podpasował, ten poprzedni. Myślę, że ten też będzie fajny i ładnie pachnący. Jak będę jeszcze w Lidlu i będę, to sobie może wezmę też dla siebie ten peeling, bo naprawdę się zastanawiałam, czy sobie zostawić, ale mówiłam Wam w sierpniu o tym rozdaniu, także niech będzie, że to dla Was. Dobra, kochani, to teraz już na razie wszystko. Hejcia, moi drodzy, wiecie co? Stwierdziłam, że jednak zrobię tak na szybko ten test tego podkładu, ale nie będę wykonywała całego makijażu. Tylko tak, wiecie, otworzę, zobaczymy jaki kolor. To jest ten Dax Kashmir i ja wziąłam ten beige 03 i było tylko... No. Była jeszcze tylko 02. Dobra, otworzymy to sobie. Tak wygląda opakowanie, bardzo ładnie. Z pompeczką, więc troszkę go tutaj wycisnę. Jest. No, ktoś chyba przyszedł, bo szczeka bardzo. Dobra, tak wygląda. Tutaj mam cerę, już mam po kremie, więc. Cerę już mam po kremie, więc. Ale pięknie pachnie. Wow, ślicznie. Ma jakieś perfumy. Zobaczymy. Zobaczymy kolor. O, widzę, że ciemny ten kolor. Mam taką, wiecie co, suchową dość skórę. O, już widać. Ładnie kryje. Suchową dość skórę mam. Muszę jakieś maseczki porobić, bo widzę, że tragedia.
No. Fajny. Ale troszkę wzięłam, więc muszę dobrać. Patrzcie, jaka różnica, nie? Od razu wygląda buźka lepiej. Dobra, ten pies szczeka, tak mnie denerwuje, bo szczeka, jak ja nakrywam. No ale jest akurat w domu, ktoś musiał przyjść. I tak jak go nakładam, to wydaje mi się, że jest za ciemnym. Kurczę, wsadziłam rękę. Ale po chwili on się jakoś dopasowuje, ale to jest po prostu moment. I on jest u mnie dopasowany. Nie wiem, czy nie będzie za ciemny na zimę, ale powiem wam, no na razie jest ok, zobaczymy. Jak coś, to go zostawimy, ale może nie, może będzie dobre. To trochę wezmę. No, fajnie kryje, ładnie buźka wygląda, a zobaczymy. Nałożymy trochę palcami na czoło. Sorry, że tak, ale nie wiedziałam, jak mam się ustawić z tym lusterkiem. Nawet słychać, jak, słuchajcie, kładę, że mam suchą tutaj skórę. Muszę, naprawdę muszę zrobić jakieś nawilżanie. Nie no, fajny jest. Wtapia się w ogóle kolor w skórę moją, wtopił się. Nie wiem, jak tutaj wygląda na kamerze. Czy jest jakieś odcięcie, szyja, twarz? Wydaje mi się, że nie ma. Nie wiem, bo za daleko jestem tam, ale tutaj wydaje mi się, że jest ok. Ale on taki trochę, bym wam, wpada pomarańcz. Także ktoś bledszy, to już może nie pasować. Ale na razie jest ok. Jak dla mnie. Zobaczymy. Pachnie przecudownie. Dobra, kochani, to ja idę sobie dalej ten makijaż mój skończyć. Domaluję oczko i jakiś tam bronzer, oświetlacz i wszystko. I mała aktualizacja, co tam gotowałam, tylko wam pokażę. Sorbet z owoców leśnych, miał być truskawkowy, ale nie miałam truskawek mrożonych, miałam maliny. I zrobiłam po prostu z malinami i tam się daje soku pomarańczowego. Też nie miałam, ale miałam pomarańcze, więc się udało. Tu jak widzicie, gulasz węgierski z knedlami z bułki. Powiem wam, że całkiem dobre to było. Oczywiście bananowa kasza manna po raz kolejny. Zupa z czerwoną soczewicą. Była bardzo smaczna. I chyba tyle, bo resztę już było aktualizowane. Naprawdę nie mogę odejść po prostu od tego urządzenia i nie wiem, czemu znowu mamy tak ciemno. I moi drodzy, robię właśnie bułeczki wrocławskie. Tu czekałam 40 minut na wyrośnięcie, można jeszcze poczekać 20, ale widzę, że to ciasto już fajnie wyrasta, także będę się brała za dzielenie i wkładanie ich na blaszkę do piekarnika. Także takie przy sobocie wypieki. I pełno mąki wszędzie, ale słuchajcie, tutaj już mam moje bułeczki. Tutaj 8 sztuk takich bułeczek. To są bułki wrocławskie, zwane też poznańskimi. Także pozostawa mnie tu na 15-20 minut do wyrośnięcia. I później tylko pieczenie i wszystko. I będzie fajna sobota ze świeżymi bułeczkami. Wyglądają gotowe bułeczki. Powiem wam, że już było 8, więc połowa zniknęła na śniadanie. Naprawdę są przepyszne te bułeczki. Szybko się robi. Bardzo fajny przepis. Na pewno będę powtarzać. I oprócz właśnie tych bułeczek wrocławskich zrobiłam jeszcze szakszukę na Waromie. Bardzo dobre wyszło śniadanko. Chłopaki byli bardzo zadowoleni.